Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem ja, czyli Malczumistrz. Dzisiaj zapraszam was wszystkich do kontynuacji serii Anime Plus. Pod ostatnim odcinkiem było z 50 wyświetleń po tygodniu, czy mniej, czy więcej. A teraz stwierdziłem, że będę kontynuował serię Anime Plus i zapraszam wszystkich do komentowania, lajkowania i na bieżąco śledzenia serii Anime Plus. W dzisiejszym odcinku przeczytam wam po kolei trochę o Black Clover, trochę powiem, trochę przeczytam z mangi opisy, ale w dzisiejszym Anime Plus na rusz biorę mangę i anime Black Clover. Black Clover jest to manga autorstwa Rukiego Tabaty, publikowana na łamach magazynu Shukan Shunen Jump wydawnictwa Shueisha od lutego 2015 roku do sierpnia 2023 roku, a następnie przeniesiona do czasopisma Jump Giga, w którym będzie się ukazywać od numeru zimy 2023 roku do czerwca 2023 roku. Wydanych zostało 35 tomów mangi. Na jej podstawie powstawała OVA, czyli anime, wyprodukowana przez studio Xebek Sway, która została wydana w 2017 roku. W oparciu o mangę powstał także serial telewizyjny anime, bo była i OVA, ale to OVA to co innego niż anime, to jest taki skrótowiec. Powstał także telewizyjny serial anime, produkowany przez studio Pierrot, które emitowano w stacji TV Tokio od października 2017 roku do marca 2021 roku. Film anime zatytułowany Black Clover Sword of the Wizard King miał premierę w japońskich kinach i na platformie Netflix w czerwcu 2023 roku. Ale tak, fabuła. Seria opowiada o chłopaku imieniem Asta, który wychowywał się w sierocińcu, a może nie do końca w sierocińcu, bo wychowywany był w kościele razem z innymi dziećmi. Także może powiedzmy, że sierociniec, tak? Asta, który wychowywał się w sierocińcu wraz ze swoim kolegą Juno. W świecie tym każdy rodzi się ze zdolnością do wykorzystania many, dzięki której można używać wszelkiego rodzaju magii. Jedynym wyjątkiem jest Asta, który zamiast tego koncentruje się na sile fizycznej. Z kolei Juno okazał się cudownym dzieckiem z ogromną mocą magiczną i talentem do kontrolowania magii wiatru. Zmotywowani pragnieniem zostania następnym cesarzem magii, drugim autorytetem powodcy Królestwa Clover, dwaj młodzieńcy, czyli Asta i Juno, rozpoczynają przyjacielską rywalizację. Kiedy oboje osiągnęli wiek 15 lat, Juno znajduje legendarny czterolistny Grimoire. No i właśnie nie znajduje, bo ten Grimoire został mu przydzielony podczas ceremonii magicznej. Ten legendarny czterolistny Grimoire, który był w posiadaniu pierwszego cesarza magii. Wszedł w posiadanie pięciolistnego, a z kolei właśnie Asta zaś pomimo braku magii wszedł w posiadanie pięciolistnego Grimoire'u, zawierającego tajemnicze elfie miecze i bezcielesnego demona, który wykorzystuje rzadką antymagię. Następnie on i Juno dołączają do drużyny magicznych rycerzy, co jest pierwszym krokiem do spełnienia ich ambicji. Czyli tak, bohaterami jest Asta, Juno, Noelle Silva, Juno Greenberg Real, że tak powiem, Noelle Silva, Julius Novachrono, Yamisuke Hiro, Finral Rowclay Case, Magna Swing, Luck Voltia, Gouge Adlai, Charmy Papiston, Vanessa Enoteka, Grey, Zora Ideale, Sekret i Mereleona Vermilion i oraz masę innych postaci. Tak jest. Ogólnie manga, anime
jest bardzo fajnym odskocznikiem w świecie magii fantasy. To jest bardzo fajny, bardzo fajnie się ogląda to anime. Po prostu to jest historia dwóch chłopaków, którzy rywalizują ze sobą, żeby zostać najwyższym w hierarchii przywódcą, żeby też ludziom niższych stancji pomóc, żeby nie zapomnieć o słabszych. I oni rywalizują o ten tytuł cesarza magii, czyli przywódcy magicznego, czyli takiego króla, tylko że w uniwersum magicznym. Bo na czele stoi król król, a drugim tytułem po królu jest właśnie cesarz magii, czyli przywódca królewski z kategorii magii, z magii anime. I właśnie ci dwaj chłopcy rywalizują między sobą, żeby zostać cesarzem magii. No i tak, Yuno dostał się do zakonu magicznych rycerzy, czyli do Złotego Świtu, a z kolei Asta dostał się mimo wszystko, pomimo że nie posiada mocy magicznej, dostał się do zakonu rycerzy Czarnych Byków. Także to tak mniej więcej z mojej strony. To jest bardzo fajne anime, bardzo takie, bym powiedział, że to jest takie anime w stylu Harry Potter, tylko w stylu magicznym, tylko w nieco innym stylu. Magii w tym uniwersum magiczni rycerze i magowie i czarodzieje używają magii bez różdżek, ale z różdżkami też używają. Niektórzy się zdarzają jak Noel Silva, używają różdżki, ale większość magów nie używa różdżki, tylko używa magii żywiołów i używają magię właśnie z rąk. Asta żyje w świecie, którym rządzi magia. Jednak sam urodził się bez zdolności władania nią. Zdeterminowany, by udowodnić własną wartość i dotrzymać słowa danego przyjacielowi, chłopak postanawia zostać najpotężniejszym z magicznych rycerzy, arcymagiem. Oto początek niezwykłej przygody. No, ja zapraszam też do czytania mangi Black Clover, którą można kupić w Empiku. I bardzo pozdrawiam Empik. I naprawdę, manga do przeczytania po polsku, polska edycja mangi Black Clover jest rewelacyjna. Jest świetna, jest rewelacyjna, czyta się od deski do deski i fabuła wciąga. Jest bardzo dobrze zrobione wszystko, także polecam, sprawdźcie sobie mangę Black Clover edycja polska na przykład z Empiku. Dobrze, to właśnie było Anime Plus, odcinek drugi, anime manga Black Clover. A to byłem ja, Szylman Czumisz. Zapraszam do lajkowania, komentarzy i subskrypcji mojego kanału. Naprawdę, napiszcie jakiś komentarz, czy dajcie łapkę w górę. Będę bardzo happy. Bardzo proszę. Tak serdecznie proszę, kochani. Bardzo proszę. Dobra, to koniec odcinka. To było Black Clover, a to było Anime Plus.